Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Tak? To jest broń? Dobrze, to... To tak? Broń? No słuchaj, mam dla ciebie wielką niespodziankę. Sklep? Naprawdę. Nie, u Kasi. Nie, słuchaj, mam wielką niespodziankę, jeżeli chodzi o nazwisko tego pana. Zaraz się sukinsynu zabije. To Warszawa, tak? Nie, słuchaj, wcale nie nazywa się ani Kamel, ani Niezgoda. Dobrze, a możesz mi powiedzieć, jak... Dzwonimy do pana, uważaj, Zbigniewa Fiuta. Jezus Maria. A jaka miejscowość? Nie wiem, 041. Absolutus. Dzień dobry, czy pan Fiut? Dzień dobry, nie ma pana Fiuta. A, to przepraszam, komenda rejonowa policji Milanówek się kłania, bo to jest sklep z bronią, tak? Tak. Proszę pana, w państwa rejonie będzie przebywał, bo mamy taki donos, pan Krupa Dariusz, lat 33, będzie chciał zakupić broń, no niestety celem tam rodzinnych rozrachunków. Ja połączę z nadinspektorem Martenką, on prowadzi tę sprawę. Chodzi o wylegitymowanie i danie nam sygnału, dobrze? Momencik. Aha. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Z pilotem Martenka z tej strony. Dzwonimy, proszę pana, w sprawie pewnej interwencji, którą otrzymaliśmy w tej chwili. Czy ja z panem Fiutem rozmawiam? Nie ma pana Fiuta. Aha. A kiedy będziemy mogli z panem Fiutem pogadać? Proszę pana, no ma się to pojawić. Ale no trudno mi powiedzieć, o którego. Nie wiadomo. Proszę pana, rysopis mężczyzny, o którego nam chodzi, to wzrost około 1,84 m. Dosyć wysoko podniesione czoło, dłuższe włosy, kędzierzawy. Gdzie kędzierzawy? Jest to osoba troszeczkę otyła na twarzy, z podwójnym podbródkiem. Natomiast, proszę pana, prosilibyśmy, abyście państwo nie sprzedawali broni tej osobie. To jest nazwisko Krupa. My musimy, pan sam rozumie, podjąć pewne kroki interwencyjne, zanim dojdzie do tragedii. Dlatego chciałbym, żeby państwo potraktowali poważnie naszą prośbę. Znaczy, dlatego chcielibyśmy z panem Fiutem rozmawiać, bo tam jest sprawa tej Edyty Górniak. Ja nie wiem, czy pan zna, tam chodzi o ten dosyć spektakularny rozwód. Pan zna tę sprawę? No, odrobinę. No właśnie, i pan Fiut został nam polecony, że chodzi o wylegitymowanie tego pana Krupy, nie sprzedanie broni i poinformowanie komendy, dobrze? Oczywiście. Dobra, dziękujemy. Cześć. Do widzenia. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Halo? Tak, słucham. Jeszcze raz Milanówek się kłania, czy Fiut już wrócił? Halo? Halo? Tak. To dajcie Fiuta. Jest Fiut? Dajcie do Fiuta do telefonu. Halo? No, chwila, moment. Dobrze, o, jakiś niecierpliwy. Gdzie on tkwi, ten Fiut? Liczyłem na to, że nie ma Fiuta. A wolisz, że jak nie ma, czy wolisz, jak jest? No, to... Tak, słucham. Dzień dobry, czy pan Fiut? Tak, witam. Dzień dobry, panie Zbyszku, współczujemy. Co tam się stało? I ściskamy bardzo mocno, ale tak do bólu. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF.